Witajcie, ja mam na imię Sławek Piotrowski i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć właśnie o tym, jak budować nasze aplikacje tak, żeby były zwinne. Jeśli chodzi o Agile, to tam dużo mówi się o różnych aspektach tego systemu. Mówi się o ludziach, mówi się o tym, jak w ogóle pracować. A ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że architektura systemu też jest ważna, że w zależności od tego, jak zrobimy naszą architekturę, to możemy gorzej bądź lepiej radzić sobie w takim środowisku agile'owym. Ja jakiś czas temu też taką prezentację miałem na spotkaniach w Toruniu Stay Agile. Troszkę podobna prezentacja, ale jednak troszkę w innym aspekcie. Ona podchodziła tutaj bardziej do tematu, czym jest w ogóle zwinność w architekturze. A ja dzisiaj powiem trochę, czym jest architektura najpierw. Potem powiem trochę więcej o tym, jak tą architekturę robić, żeby była właśnie zwinna. I wreszcie powiem, czym tak naprawdę powinien zajmować się architekt w projektach prowadzonych agile'owo. Więc ja programuję już jakiś czas, architektem też już jestem jakiś też czas troszkę. Pracowałem tutaj w różnych firmach w Bydgoszczy, pracowałem jeszcze, jak to się nazywało, Alcatel. Pracowałem w PayU, gdzie byłem architektem tej platformy, więc to taki duży projekt, nad którym pracowało ponad 100 osób. Też pracowałem w Atosie, ale tym Atosie toruńskim, nad taką platformą bankową. Też dosyć duży projekt, też ponad pewnie 100 osób. I wreszcie teraz pracuję w mniejszym projekcie. I widzę troszkę inne jakby podejście też do prowadzenia tego projektu, ale też w mniejszych projekcie na więcej można sobie pozwolić. A jeśli chodzi o Scrama, to jestem certyfikowanym Scrum Masterem, natomiast generalnie nie przywiązuję nigdy dużej wagi do różnych certyfikatów. Ja generalnie jak dostałem ten certyfikat Scrum Mastera, to wbrew pozorom nie wiedziałem, czym jest Scrum. I tak naprawdę dopiero nauczyłem się tego potem. Także nie przywiązuję tego wagi, ale wypisałem tutaj, jeżeli komuś, ktoś jakby ceni certyfikaty, to mam taki. Też skończyłem taki kurs w Dublinie, kurs organizowany przez Google na temat tego, jak buduje się takie duże, nieabstrakcyjne systemy komputerowe. Tam z kolei jest zupełnie inny nacisk, oni budują bardzo duże systemy i tam jest duży nacisk właśnie na architekturę taką mikrousługową. Okej. Więc przede wszystkim, jakbyśmy najpierw odpowiedzieli sobie na pytanie, w ogóle czym jest architektura. W takich systemach starych, jakby powiedzieć, w takim nieagile'owym podejściu, to tak naprawdę architekt czym się zajmował? No, robił różne dokumentacje, tak? Czy to były diagramy UML, czy jakieś inne rzeczy. W agile'u generalnie, no, jedna z zasad agile'a mówi, że dokumentacja nie jest taka ważna. Ważniejsze jest działające oprogramowanie, prawda? Więc jakby zmienia się trochę nacisk. Jednak wygląda na to, że architektura znaczy coś innego jednak w tym podejściu zwinnym. Tak samo na przykład w takim starym podejściu zdarza się, że architekt to była osoba, która na przykład pisała jakąś specyfikację API. No, mieliśmy takie dwa systemy i potrzebny był architekt, który po prostu weźmie, usiądzie i napisze multum tekstu, że tam ma być taka komunikacja po takim protokole, metody mają nazywać się tak, tam ma być na przykład po REST-ie, po JSON-ie, tego typu rzeczy. I znowu ja chciałem dzisiaj powiedzieć, że to jest trochę w Agile'u nie tak. I w Agile'u taka rola nie jest potrzebna. Dlaczego? Mówi o tym prawo Conway'a, to znaczy prawo Conway'a mówi tyle, że systemy, które produkujemy, one odzwierciedlają sposób, w jaki zbudowane są zespoły w danej firmie. Jeżeli na przykład posadzimy backendowca, a gdzieś dalej osobno zupełnie posadzimy frontendowca i jeszcze, nie wiem, posadzimy jeszcze jakiegoś gościa od jakiejś innej jeszcze usługi, każdy z tych gości zrobi trzy osobne usługi, które będą się ze sobą komunikować. Jeżeli byśmy te osoby posadzili obok siebie, to wtedy te osoby wszystkie wyprodukują system, który jest bardziej spójny ze sobą. Jak to mniej więcej wygląda? No, jeżeli w firmie macie mniej więcej taki podział, że macie zespoły, tak, duża firma, jest zespół testerów, jest zespół frontendowców, jest zespół, który robi aplikację mobilną, to znaczy jednak, że to jest coś nie tak, tak? To nie jest takie zwinne podejście. Zwinne podejście jest wtedy, kiedy tworzymy taki zespół interdyscyplinarny, gdzie osoby,
z różnych właśnie dziedzin, siedzą koło siebie i razem współpracują, żeby rozwiązać dany problem. Zauważcie, że jeżeli frontendowiec siedzi obok backendowca, to nie jest potrzebny architekt, który wymyśla API między nimi. No, oni się dogadają, no siedzą obok siebie, tak? No to się dogadają. Mało tego, twierdzę, że zrobią ten design dużo lepiej, niż jeśli architekt miałby wymyślać cokolwiek. Dlatego no, warto tak systemy budować. Ja mam potem tutaj przykład, jak w naszej firmie na przykład zbudowany jest zespół, który buduje aplikację androidową. Jak pomyślicie chwilę, to Android, taka aplikacja, to jest jakby taki produkt, tak? On ma swojego product ownera i w sensie takim agile'owym to jest produkt jako całość. I teraz, no tam przede wszystkim są potrzebni ludzie, którzy no, kodują na tych mobilkach, więc deweloperzy na przykład Android, ale oczywiście ta aplikacja nie jest oderwana od świata zewnętrznego, ona musi komunikować się z jakimś backendem. I teraz albo robimy po posteremu i po prostu biedni androidowcy na bieżąco składają tikety w Jira i zespół backendowy co jakiś czas im tam odpowie i naprawi jakieś bugi albo wytłumaczy, jak to się używa, albo jest prostszy sposób, sadzamy backendowca jednego, mówimy, że ty teraz pracujesz razem z zespołem androidowym nad utworzeniem tej aplikacji. Teraz mam ten zespół ma tego gościa i to jest gość tylko dla nich, tak? To jest gość, który rozwiązuje im wszelkie problemy z backendem, on zna ten backend, tak? W razie czego to zapyta się kolegów innych backendowców, jak czegoś nie wie, ale on rozumie to, tak? I on jest w stanie zrobić im, rozwiązać te zadania, które wymagają tej wiedzy tam, tak? Zwykle jest tak, że jak wpiszemy system, to zawsze jakieś bugi są w backendzie i w takim systemie wprowadzonym agile'owo, gdzie dowozimy coś w sprintach, tak? Idealnie jak te sprinty są tygodniowe, to znaczy, że mamy zespół bardzo dobrze zbudowany, jeśli da się te feature dowozić w takim krótkim okresie czasu, ale zobaczcie, że wtedy nie ma czasu na czekanie, tak, na to, żeby jakiś inny zespół rozwiązał nam problemy, tak, musimy mieć to od razu. Dlatego ważne jest, żeby te zespoły budować, więc architekt, jego rolą nie jest już wymyślanie API. W zespołach agile'owych architektura to jest jednak coś innego. W ogóle czym jest architektura w takim razie? Architektura to jest takie jakby wspólne rozumienie przez wszystkich deweloperów pracujących w projekcie struktury tego systemu. Oczywiście tą architekturę możemy opisywać w jakiejś dokumentacji, ale to jest zawsze jakieś odwzorowanie tej naszej wiedzy na temat tego systemu. Też architektura, zauważcie, to są te rzeczy, które ciężko się zmienia. I ja mam taki przykład tego, co się ciężko zmienia. Weźmy na przykład schemę bazodanową. To jest coś, co generalnie można powiedzieć, jak używam jakiejś bazy relacyjnej, no to jest coś, co się ciężko zmienia, tak? Tam, no, to jest zwykła trudność, tak? Ale rolą architekta jest zrobienie tego w taki sposób, żeby te wybory tych rozwiązań jednak były w jakiś sposób elastyczne, tak? I można to rozwiązać na różne sposoby. Można na przykład wprowadzić migracje, które jakoś poprawiają. Można używać bazy NoSQL-owej, która tej skimy nie posiada, tak? Tam jest większa dowolność. Wreszcie można na przykład używać event sourcingu, tak? Czyli system zdarzeniowy, gdzie de facto mamy różne zdarzenia, ale bazy de facto takie nie musimy posiadać. Więc tu generalnie chodzi o takie pojęcie reversibility, czyli możliwości jakby zmiany swoich decyzji w przyszłości. Architekt, jego rolą jest też to, żeby on na podstawie swojego doświadczenia wybierał takie technologie, które nie wiążą deweloperów jakoś szczególnie. Na przykład wybór języka programowania. Może się wydawać, że to jest taka rzecz, którą trudno zmienić. I rzeczywiście, ponieważ no, jak zaczniemy robić w Javie, to już trudno jest ten system robić czymś innym. Ale znowu są elementy, które pozwalają mitygować to. Na przykład możemy budować mikrousługi, czy to oparte na Dockerze, czy na przykład jeśli używamy JVM-a, no to na JVM jednak chodzą różne języki, nie tylko Java, tam można odpalić też inne języki. Także rolą architekta i jego doświadczenie pozwala jakby na wybranie takich technologii, które jednak mimo wszystko mitygują te różne problemy, które znają. Wreszcie architektura to są rzeczy, które są ważne. I teraz co de facto jest ważne? No ważne jest to, żeby system działał dla klienta końcowego, to jest bardzo istotne, żeby on się nie psuł. I też ważne, żeby system był bezpieczny. Klient często tego nie widzi, ale widzi dopiero wtedy, jak już jest źle. A rolą architekta też jest wybranie takich technologii i takiego sposobu budowania systemu, żeby ten system był odporny na różne problemy. Na przykład widzieliście ostatnio, był problem z CEPiK-iem, tak? ePUAP, CEPiK, wszystkie te systemy rządowe siadły, tak? Prawdopodobnie, no słuchajcie, słyszeliście kiedyś na przykład, żeby Google padł, tak? To jest też duży system. Słyszeliście, tam jak padnie nawet, to zwykle są to małe problemy, odizolowane. System jest inaczej zbudowany. Tutaj generalnie na kilka godzin zupełnie wszystko siadło i tak, system był tak zbudowany, że niestety nie radził sobie z tym. No właśnie.
I najistotniejszą chyba rzeczą, pogrubiłem tutaj, jest to, żeby takie systemy budować w taki sposób, żeby dawały nam feedback. To znaczy, żebyśmy my, jak mamy zbudowany ten system, to żeby jego architektura pozwalała na dowiedzenie się, jak on działa. No, ja powiem wam, o co chodzi w takim razie. Czy słyszeliście kiedyś, co to jest analgezja wrodzona? Taka choroba. Nie wiem, czy ktoś słyszał, może co to jest. Analgezja wrodzona to jest taka choroba, kiedy ktoś nie czuje bólu. I można by pomyśleć, że słuchajcie, jak ktoś nie czuje bólu, no to można powiedzieć, że to jest super sprawa, tak? Nigdy nie będę tego bólu czuł, cokolwiek nie zrobię, to jestem zawsze zadowolony. No super, prawda? A jednak nie do końca. Okazuje się, że takie osoby bardzo krótko żyją. Ból jest nam potrzebny do życia. Ten ból powoduje, że my wiemy, że coś jest z nami źle. Takie osoby, które są chore na tą chorobę, one niestety nie wiedzą, czy coś z nimi jest nie tak i muszą siebie oglądać kilka razy na dzień, patrzeć, czy na przykład nogi nie złamały. Zresztą są historie ludzi, którzy z tą chorobą na przykład złamał sobie nogę, aha, on to podwiązał, poszedł jeszcze, doszedł gdzieś tam dopiero do lekarza i pokazał, że ma złamaną, nie? Także to jest rzecz, która utrzymuje nas przy życiu. Ja twierdzę, że tak samo ważne jest, żebyśmy budując nasze systemy komputerowe, też taki system nerwowy tworzyli. Niestety jest tak, że jeśli my o to nie zadbamy, to niestety nasza aplikacja takiego czegoś nie będzie miała. A możliwości mamy bardzo dużo, jeśli budujemy nasze oprogramowanie, naprawdę możliwości mamy dużo, jeśli chodzi o taki feedback, o taką informację zwrotną. Są takie rzeczy, które mamy w sekundach, jak na przykład edytor nam podpowiada, tak, ten kod i na przykład podkreśla nam na czerwono, jeśli coś jest źle. To bardzo szybko jest, tak? Są rzeczy, które są w minutach, tak na przykład jakiś monitoring, tak? Po kilku minutach, jak coś jest źle, to tam nam się powinien jakiś czek zapalić, tak? Ale trzeba ten monitoring zrobić przede wszystkim. Też zauważcie, mamy rzeczy, które nawet i dają nam feedback i w miesiącach, tak? Na przykład architektura jest taką rzeczą, która da nam feedback w miesiącach. To znaczy, jeśli my dzisiaj zadbamy o architekturę, to za kilka miesięcy cały czas będzie nam bardzo łatwo te nowe feature, nową funkcjonalności tworzyć. Jeśli dzisiaj o architekturę nie zadbamy, to może wbrew pozorom dzisiaj będzie szybciej, bo będziemy zaciągać dług technologiczny, ale w przyszłości będziemy dużo wolniej tworzyć oprogramowanie. Ja wam pokażę w takim razie, pokażę wam, jak wygląda, zobaczymy, na ile to się uda. Pokażę wam, jak wygląda nasz system, na którym obecnie pracujemy. Okej, to jest filmik, pewnie słabo widać. Nie wiem, czy niektórzy widzieli, ja dzisiaj dałem linka na meetupie do tego filmiku. To jest generalnie filmik z naszego biura, jak to wygląda. W lewym górnym rogu tam widzicie ekran z monitoringiem i tam na bieżąco każdy, kto przechodzi, ale też deweloperzy, ale też ludzie nietechniczni, mogą zobaczyć na bieżąco wykresy. No to bardzo słabo tutaj widać, ja może zaraz pokażę to lepiej. Na bieżąco można zobaczyć wykres, jak nasza aplikacja się zachowuje. Tu widzicie taki diagram tutaj. Tutaj na zielono są mikrousługi. Jak na zielono, znaczy, że mikrousługa działa, to jest dobrze. Oprócz tego są kreski między nimi, to są połączenia i pokazują, jaki jest przepływ danych między tymi mikrousługami. Oprócz tego tam jest trochę więcej informacji. Takie informacje, ile pieniędzy weszło w system i tak dalej. Takie bardziej już biznesowe, ile żeśmy przerobili zleceń, tego typu. Natomiast tutaj jest jeszcze coś ekstra. To jest taka lampka. Ta lampka zapala się wtedy, kiedy jest coś naprawdę źle. Zauważcie, że jak na przykład macie, nie wiem, build wam się zepsuje i dostajecie maila, no to tam ten mail potrafi wam zginąć, albo na przykład już te buildy tak się często psują, że my jesteśmy w zespole przyzwyczajeni, że olewamy w ogóle te maile, tak, i no a może ktoś tam wreszcie naprawi to. Tutaj nie, dlatego że tutaj, zauważcie, my de facto pokazujemy na całe biuro, słuchajcie, tam nam miga, jak ktoś przechodzi nawet to widzi, a to trzeba naprawić po prostu, to wręcz przeszkadza, tak, nam. I właśnie taki był tego cel. To znaczy, dobra architektura to jest też coś, co pozwala nam na jakby zbudowanie takiej lampki, która się zapali i nas będzie koleć w oczy i że z informacją, że to jest bardzo istotna rzecz, żeby teraz to naprawić, bo system nie działa, tak? Żeby to się nie zgubiło nigdzie. Właśnie istotną kwestią jest to, żeby też wybrać z tego monitoringu te elementy, te zdarzenia, które są rzeczywiście istotne, bo jeśli by na przykład, nie wiem, jakieś drobne rzeczy byśmy zapalali lampkę, no to też każdy zacząłby ignorować, tak? U nas lampka zapala się tylko w takich ważnych rzeczach, tak? Rzeczywiście, jak coś nie działa i wtedy każdy wie, że o, teraz lepiej nie podchodzić do nas, bo naprawiamy fuck up na produkcji, tak?
I ja uważam, że to jest bardzo dobre i taką dzisiaj taką jedną lampkę dla was mam, tak? To jest żarówka Wi-Fi właśnie, za pomocą której można taki system zaimplementować. Jeśli w waszym systemie macie dobrze zrobioną architekturę i macie do czego podłączyć, macie tą informację zwrotną, macie ten układ nerwowy waszej aplikacji, który można spiąć, to proszę was dzisiaj, tutaj mam... aha, nie widać, moment. Czekaj. Momencik. Bo schowała się prezentacja gdzieś pod spodem. O. Tam na tym profilu facebookowym znajdziecie filmik właśnie, ten, który przed chwilą pokazałem, i napiszcie w komentarzach, jak byście użyli tej żarówki. Ten, kto poda najlepszy sposób użycia lub, nie wiem, poda jakiś naprawdę ciekawy sposób lub powie, że naprawdę ma ciężką sytuację i mu się bardzo to przyda, to dzisiaj po spotkaniu to damy, rozdam, tak? Także proszę o komentarze tam. Ewentualnie, jak ktoś nie ma Facebooka, tam można też w filmie na YouTubie komentarz dać. Napiszcie, jakbyście tego użyli i możecie wtedy taki system sobie łatwo zaimplementować. No dobra, to teraz... pokażę wam w takim razie, jak to wygląda w praktyce. To znaczy, mam nowy system, powiedzmy, że mam taką sytuację idealną, że buduję system od nowa. No właśnie, i my taką sytuację mieliśmy. No i załóżmy, że chcę sprzedawać polisy ubezpieczeniowe, tak? No i na czym to polega generalnie? No, żeby taką polisę sprzedać przez internet, no to użytkownik musi w ogóle wejść na stronę, wypełnić tutaj formularz pewien. No i właśnie, i potem jak wypełni formularz, my wysyłamy, my tworzymy tą polisę na podstawie tych danych, które on utworzył, tworzymy PDF-a z tą polisą i wysyłamy mailem to. On wtedy w tym mailem potwierdza i później jeszcze jest taki etap, że opłaca tą polisę, no i można powiedzieć, że to jest wszystko. I teraz pomyślmy chwilę, jak taki zły programista może to zrobić, tak? Jaki słaby programista. Co on może zrobić? No on może pomyśleć sobie, słuchajcie, no tak, to ja napiszę, to jest kawałek Jack Seresa. Ja specjalnie to nie podaję całego kodu, ale podaję mniej więcej kawałek taki podstawowy. Czyli on tworzy sobie, wiadomo, frontendowiec tworzy tam aplikację webową, ale my jesteśmy Java-owcami, backendowcami, więc robimy ten backend, więc tworzymy sobie, ja akurat wybrałem Jack Seresa, oczywiście można z PinkMVC, czymkolwiek innym, tworzymy sobie właśnie interfejs restowy, no i pod URL-em slash create dostajemy te parametry z tego formularza i mamy to po kolei metody. Najpierw walidujemy, później tworzymy w bazie danych tą polisę, zapisujemy ją, że mamy ją, tak, w bazie danych. Wreszcie renderujemy pod PDF-a z tą polisą i wreszcie na końcu wysyłamy maila do tego gościa z tą polisą i no, zwracamy sukces, tak, żeby ten request się z www się zakończył, nie? No i załóżmy, że ten gość nawet napisał unit testy do tego, jakieś może jakieś jeszcze więcej testów popisał, ale mimo wszystko, jakie to ma problemy? Czy widzicie, czy ktoś widzi w ogóle już, jaki problem ma ten kod? Słucham? Głośniej, bo nie słyszę. Okej, okay, nie mam obsługi błędów, zgadza się, no ale załóżmy, że w ten validate request, tak, no bo validate request obsługuje, ale zgadza się, nie ma obsługi błędów, tylko nie wiem, czy dobrze mówimy, na przykład nie ma obsługi błędów pod tym względem, że na przykład jeżeli zakończy nam się błędem renderowanie polisy, to wtedy, tak, potencjalnie mogą się stać dziwne rzeczy, tak. Właśnie, ma wszystko w kontrolerze. Też zgadza się. Jeszcze jest taki jeden problem, to znaczy tutaj wszystko dzieje się w wątku tym HTTP, tak? I jaki jest problem z tym? Problem jest taki, że jeżeli widzicie te procesy, które tu się dzieją, tworzenie PDF-a, wysyłanie maila, ileś czasu trwa. Jeżeli ten gość, on zamknie przeglądarkę, to nam ten wątek się ubije potencjalnie i co może się stać? Znaczy możemy na przykład mieć polisę częściowo utworzoną, znaczy może mieć w bazie utworzoną, a nie utworzoną, może PDF się nie wysłał. W ogóle ten tak naprawdę mam taki stan, nie wiadomo co się stało, tak do końca. Okej, to jest jeden problem. Inna sprawa, że taki system ciężko monitorować, no bo co, jak ten request sfailował ewentualnie, no to może będziemy widzieć to w monitoringu, ale cały czas nie wiemy na którym etapie, tak? Więc to jest trochę problematyczne. Ale taki deweloper, no powiedzmy, załóżmy, że taki deweloper mógłby to w takie coś w jeden sprint zrobić, być zadowolony i twierdzić, że to jest super, przecież on resztę rzeczy naprawi, tak? Zrobi to później, tak? A teraz już ma system, który super działa na produkcji, tak? No bo wszystkie te feature'y zaimplementował, tak? No okej, ale nie okej.
Ja wam pokażę, jak można zrobić lepiej. Mało tego, mniej się napracujemy. Zobaczcie, co zrobiłem. Mianowicie, validuję request, no to jest jeszcze proste. I to, co robię, to zapisuję w systemie takie zdarzenie. Piszę, że to, co się stało, to użytkownik próbował utworzyć polisę. I to jest tyle, takie zdarzenie w systemie. I od razu zwracam sukces. No i to już twierdzę, nie wiem, czy wy to widzicie, ja twierdzę, że to można już częściowo wdrożyć na produkcję. A w jaki sposób? Mianowicie, zobaczcie, jak wygląda schemat tego, co się dzieje. Mamy www formularz, ten zdarzenie, że polisa się zapisała, jest w systemie, a tu jest pani Grażyna. I pani Grażyna patrzy na te zdarzenia po prostu i ręcznie robi te polisy w Wordzie, a potem wysyła do ludzi mailem po prostu Outlookiem. I twierdzę, że to jest podejście agile'owe, tak? Natomiast oczywiście ważniejsze dla mnie jest to, żeby ten system WW tutaj wrzucić tam odpowiedni monitoring, wrzucić parę rzeczy ekstra, wrzucić coś takiego, żebym ja wiedział, że jeśli się zepsuje, to że muszę jakoś zareagować. Natomiast przy małym ruchu i szczególnie na początku startupów nie jest problemem ten element białkowy, tak? Ta pani spokojnie, jak ona się obtrzaska, to i będzie robić tego kilka na godzinę, spokojnie zrobi tego, tak? I co ciekawe, przy kosztach informatyków to nie jest wcale takim dużym kosztem ta pani Grażynka tutaj. No ale okej, to jest pierwszy sprint. Ja twierdzę, że możemy to już wdrożyć na produkcję nawet, bo to już pomaga coś. To już jest lepsze niż jak ktoś dzwoni do tej pani Grażynki i dyktuje te rzeczy przez ręcznie, tak? To już jest dużo lepsze. No ale możemy to poprawić. To jest po pierwszym sprincie mamy coś takiego, ale zobaczmy, jak architektura może wyglądać po drugim sprincie. Pani Grażyna cały czas zostaje, ale już poprawiamy coś. Mianowicie, jak mamy te zdarzenia o tworzeniu polisy, to tworzymy drugi system, zupełnie niezależny system. Czy to będzie system oparty na Spring Boot'cie na przykład, ale musi być oddzielny zupełnie. Czyli zupełnie nowy Spring Boot, nowy w ogóle, nowy proces Java'owy, tak? I ten system co? Bierze sobie te zdarzenia o tworzeniu polis, zapisuje sobie tutaj PDF-a na jakimś, nie wiem, na przykład na jakimś dysku sieciowym i zwraca zdarzenie do, nowe wpisuje zdarzenie do bazy danych, polisa została utworzona. No i teraz pani Grażyna już ma to lepiej. To ona już teraz wystarczy tylko, że wejdzie na, zobaczy te zdarzenie, że polisa została utworzona, wchodzi na ten dysk sieciowy i tam ma gotową polisę już, tak? Już no, po następnym sprincie ona już jest, już jest bardziej, jej praca uległa zmniejszeniu, tak? I ona jest też w stanie obsłużyć większy ruch momentalnie. Ona już tylko wysyła maile Outlookiem, tak? No i wreszcie oczywiście trzeci krok mógł być taki, że wysyłamy to ręcznie mailem, ale okazuje się, że zobaczcie, mamy już dwa sprinty ze sobą i wtedy mamy pewien feedback na temat tego systemu, tak? Mamy 2 tygodnie pracy i okazuje się, że pani Grażynka, wszyscy są zadowoleni, jak ona pracuje, bo ona bardzo świetnie wysyła te maile, ruch jest mały, no ale okazało się, że jest pewien problem z tym naszym WW. Okazało się mianowicie, że no padło i nie działało, no i w związku z tym były straty. Więc okazuje się, że bardziej kluczowe w tej chwili jest zrobienie drugiego serwisu WW, ale dla nas to jest proste. Bo zobaczcie, co ten system robi. Ten system, on tylko bierze dane z formularza i zapisuje zdarzenie do bazy. To znaczy, że możemy sobie tych serwisów tworzyć mnóstwo, bo one nie kolidują ze sobą, tak? One nie muszą, nie mają jakichś wspólnych cech. Natomiast okazuje się, że ten serwis może być tylko jeden. A dlaczego? Bo to wynika z przepisów prawa. Okazuje się, że polisy ubezpieczeniowe muszą mieć kolejne numery. Nie mogę tworzyć ich równolegle, bo tak czy siak musiał mieć jakiś jeden system, który mi nadaje kolejny numer. Tak? Także muszę mieć jeden centralny punkt, który tam nie może być w tym systemie dziur. Czyli na przykład nie może być tak, że na przykład ten system, mam dwa te systemy polis, jeden nadaje parzyste, drugi nieparzyste. No niestety tak nie może być, bo to jest dziura i od razu ktoś tam się przyczepi. Przepisy mówią, że numery muszą być kolejne. Także tu musimy zostawić ten system polisys 1, który po prostu tworzy polisy, nadaje im kolejne numery, ale to też dla nas nie jest problem, dlatego że zauważcie, to wszystko może się dziać asynchronicznie. Ten serwis WW zgłosił już użytkownikowi, że wszystko zakończyło się sukcesem, a ten serwis Policies sobie asynchronicznie tworzy te polisy na spokojnie. I co ciekawego, na przykład u nas zdarzało się też niejednokrotnie, że ten system na przykład z jakiegoś powodu się zepsuł, no bo my na przykład zrobimy jakieś buga, zrobiliśmy. Na przykład mieliśmy takie bugi w rodzaju, że na przykład użytkownik dał za długi adres zamieszkania na przykład. I my tego nie przewidzieliśmy i te polisy się, tworzenie tych PDF-ów się wysypywało, najzwyczajniej w świecie nam się coś nie mieściło. Ale to też dla nas nie był problem, ponieważ my wtedy w monitoringu nam się wyświetlało, że ten serwis polis przestaje te PDF-y produkować. I tworzy się taka kolejka tych zdarzeń, które ten system polis ma przerobić.
natomiast one nie są przerabiane, więc generalnie poprawiliśmy na szybko, poprawiliśmy ten system, ten serwis Polis. On wtedy sobie wszystkie te stare zdarzenia zaczytał, no i potem do pani Grażynki. Pani Grażynka wprawdzie miała to chyba klogu, ale zrobiła to. Oczywiście potem można wylinować w końcu panią Grażynkę i wreszcie wysyłać te maile, znowu osobną usługę, która zbierze te zdarzenia. To jest osobny znowu zupełnie proces. I to też jest bardzo dobra rzecz, że to jest osobny proces, bo wielokrotnie nam się okazało na przykład, że wysyłamy te maile i padł serwer SMTP. No i niestety tam mieliśmy tę aplikację źle zrobioną, mianowicie nie do końca dobrze obsługiwaliśmy błędy, po prostu ten serwis się wyłączał. No gdyby się wyłączał tutaj cały, to by się nam wyłączał serwis Polis, albo jakbyśmy mieli w ogóle wszystko w jednym, to całe WW nam się wyłączało i to jest tragedia, tak? Wtedy mamy to, co w aplikacji rządowej. Natomiast w naszym przypadku to znowu nie był problem. Mieliśmy chwilę laga na wysłaniu maili, poprawiliśmy te problemy, przyłączyliśmy się na inny serwer SMTP, zaczęło chodzić, tak? I wysyłało się maile dalej. A jak wygląda z tym monitoringiem? No wreszcie ten monitoring, o którym mówiłem, zobaczcie, że monitoring w takim systemie zdarzeniowym, tak, event sourcingowym jest bardzo prosty, mianowicie monitoring to wystarczy tylko zliczać, na przykład jak chcę monitorować ten system policy, z czym on się wyrabia, wystarczy, że zliczę, ile jest zdarzeń tych create policy i od tego odejmę, ile jest zdarzeń policy created. Jeżeli to jest coś, co jest większe od zera, to znaczy, że system policies nie przerabia tego, tak? No i trzeba coś poprawić, tak? I dokładnie takie rzeczy mamy w tym monitoringu. Co ciekawe, zobaczcie, że jak mamy taką architekturę i jeśli mamy akurat opartą na przykład na Dockerze, to bardzo zrobicie jest health check. Co to jest health check? Health check to coś takiego, co będzie sprawdzać, czy ten serwis przerabia, tak? Czy on działa w ogóle, tak? Health check można różnie zrealizować. Na przykład jak się używa Spring Boota, to tam można się łatwo wpiąć w pewne miejsce i tutaj wtedy aplikacja nasłuchuje na takim porcie 8081. Jak to się ściągnie, to tam widać wtedy, czy aplikacja działa, czy nie, tak? Więc taki health check, a Docker z kolei obsługuje to, że on co jakiś czas wykonuje tą komendę, akurat tu wpisaliśmy w geta na tego URL-a z tym Spring aktuatorem. I zobaczcie, on co on robi? Zaczyna dopiero tego health checka 120 sekund po uruchomieniu serwisu, no bo jak się serwis jeszcze nie uruchomi, może chwilę to trwać, to może się okazać, że on rzeczywiście jeszcze nie zdążył jakby wstać, żeby to wszystko przerobić, nie? Później piszemy, że ma co 10 sekund sprawdzać i jak nie udają się dwa te requesty, to znaczy, że serwis nie działa i wtedy co robi Docker? Docker po prostu restartuje to, tak? Także z automatu nam to zestartuje. Także to już część problemów nam naprawia, taki health check, nie? Okej, okay, i teraz wam jeszcze raz pokażę w takim razie, jak już wytłumaczyłem wam, jak ta nasza aplikacja jest zrobiona, to teraz wam pokażę w takim razie, teraz wam spróbuję pokazać ten monitoring jeszcze raz, tym razem nie nagrany z filmu, a już na żywo. Dobra, to spróbujmy. Okej, okay. Oj, zobaczcie, tak to wygląda, trochę na mniejszym ekranie, może to ktoś tu się rozjeżdża, nie widać wszystkiego. Mianowicie zobaczcie, co tutaj mamy. W ogóle w tej chwili akurat ciekawa sytuacja, bo ten system chodzi nam bardzo dobrze, w tej chwili na Azure baza się zrypała, więc mamy tu kilka alertów, które tutaj są, ale to dobrze, bo różne rzeczy będziemy widzieć. I zobaczcie, tutaj jest dokładnie to, co powiedziałem. Te nazwy są trochę inne, nie? Tutaj na tym diagramie. Ale to jest to narzędzie akurat, które pokazuję, to jest Grafana. Pod spodem jest silnik tych metryk, to się nazywa Prometeusz. I zobaczcie, jak to dokładnie jest to, co powiedziałem tutaj, to mniej więcej tu jest. Ja uprościłem trochę, ten nasz system jest trochę bardziej skomplikowany w tej chwili, a nawet jeszcze bardziej skomplikowany niż to, co tu jest wyrysowane, bo jeszcze obsługuje takie flow płatności, jeszcze multum innych rzeczy. Ale to co powiedziałem mniej więcej jest prawdą, tak? Mamy taki serwis frontowy, to jest serwis dla agentów sprzedających polisy. Mamy ten formularz, zdarzenie create policies i tu mamy policy, które jeżeli coś tutaj wisiało, to byśmy mieli tutaj na czerwono, to mamy tutaj ilości poszczególnych zdarzeń w tym systemie wyrysowane. I oprócz tego właśnie różne tutaj kawałki tego systemu nam pokazują, na przykład jakby polisy się tutaj tworzyły w tej chwili w czasie, to byśmy widzieli takie tutaj słupki, to akurat teraz się nic nie tworzyło. No oprócz tego mamy tutaj różne problemy w tej chwili z różnymi rzeczami, widzicie, tych alertów trochę jest, ale co ciekawe, to nie jest dla nas problem do końca. A dzięki temu, że mamy tą architekturę w tej chwili, my korzystamy z bazy danych dostępnej z Azure'a. Ona czasami różne ma problemy, akurat dzisiaj ma gorszy dzień. Dawno już nie miała, bo muszę powiedzieć, że ze 3 miesiące był spokój. Dzisiaj po prostu jakiś kłopot jest z tą bazą danych. Ale nas to nie boli, bo po prostu te zdarzenia, one na różnych etapach
po prostu będą wisieć, ale to nie jest nasz kłopot, tak? To i tak będzie, ten system po prostu różne rzeczy dokończy, jak to wstanie, nie? Także jak skończę prezentację, to może zerknę. Może trzeba coś zestartować. Dobra. Okej. Okay. No i żeby się jeszcze tak pochwalić do końca, może, to jeszcze pokażę wam w takim razie różne inne tutaj wykresy. Mamy wykresy z alertami i uptime różnych systemów. No tutaj różne, duże rzeczy można rysować, na przykład tu jest połączenie Dobry Banku. Także dużo rzeczy można rysować. Takie czerwone serduszko, to znaczy, że jakaś dana część systemu nie działa, nie? Dobra. Ale jakby to, co jest istotne, to jest to, że jakby ja nie boję się teraz, mimo tego, że mam jakieś problemy z bazą danych, ja wiem, co się dzieje z systemem i jakby nie boję się tego, tak? Jestem świadom, jakby jej przyszedłem do was na prezentację, nie przerwałem jej, no nie boję się tego, tak? Wiem, że to cały czas, mimo tego wszystkiego, wszystkich problemów cały czas chodzi, nie? Dobra. No i co ciekawe, to za architekturę tego systemu dostaliśmy taką nawet nagrodę. To chyba było, nie wiem, z miesiąc temu, może trochę więcej, może półtora. No, a tu jest tak napisane, taki, no troszkę bełkot może, za innowacyjny model biznesowy, którego filarem jest skalowalna platforma technologiczna zbudowana w metodyce Agile i DevOps. Także gdzieś tam zostało to, jak widzicie, rozpoznane to nawet w większym świecie. Dobra. Okej, okay, to podsumowując to, co my zrobiliśmy, tak? To jest taki rysunek, ja tego nie wymyśliłem, teraz zapomniałem nazwisko pana, który to wymyślił, ale to już było pewnie z 5 czy 6 lat temu. On mniej więcej pokazuje tutaj, obrazuje, na czym polega agile'owe tworzenie aplikacji. No, to polega na tym, że tworzymy system, który może do końca nie spełnia na początku wymagań klienta, ale jest już w stanie, jesteśmy w stanie go wdrożyć na produkcję i klient jest w stanie z nim pracować. Zauważcie, to nawet jest mniej niż MVP, bo jak byście zapytali klienta, czym jest MVP, to on wam powie, że MVP w tym produkcie to, no nie, ale mail do klienta to się musi wysyłać, tak? On wam powie, to musi być, no nie, no on sobie nie wyrażę, że to nie było, tak? A my to twierdzimy, że wbrew pozorom możemy dać mu nawet mniej niż MVP. Możemy po jednym sprincie, zobaczcie, co my zrobiliśmy. My tylko tak naprawdę zrobiliśmy formularz, zapisaliśmy to do bazy i nic z tym żeśmy nie zrobili, tak? Mimo wszystko można takim produktem zadowolić klienta, częściowo rozwiązując te sposoby w inny sposób. I na te problemy w inny sposób. Natomiast, no właśnie, gdybyśmy robili to tak po staremu, no to byśmy tworzyli system, klient długo by nie miał nic, a na końcu dostałby coś, ale może nie spełniałby do końca tego oczekiwań. W podejściu agile'owym budujemy system kawałkami, dokładamy różne elementy i co ciekawe, na końcu zobaczcie, możemy dostać inny rezultat, dlatego że mamy na bieżąco feedback od klienta. No właśnie. I w związku z tym zobaczcie, takie podstawowe właśnie problemy, jakie zwykle architekt takiego systemu ma, to jest to, że deweloperzy zwykle powiedzą, no słuchaj, ale teraz no, to nie ma czasu na to, żeby na przykład myśleć o monitoringu, tak? My jeszcze nic nie mamy. No, poniekąd z tym się zgadzam, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeśli mamy taki startup, to startupu zwykle nie robi się na zerowym długu technologicznym. No bo słuchajcie, może to startup wypali, a może nie, tak? Także warto jednak zaciągać ten dług technologiczny na początku w startupach, ponieważ najzwyczajniej w świecie, jak się nie uda, no to de facto ten dług sam się spłaci, tak? A jak się uda, no to wtedy to nie jest taki duży problem, wbrew pozorom, posiadanie długu technologicznego, jeśli startup się udał. Jeśli od strony biznesowej to wypaliło, to tu jesteśmy w stanie to w końcu naprawić. Natomiast mimo wszystko należy zauważyć, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale małym kosztem my jesteśmy w stanie system zrobić dobrze. Mało tego, Agile właśnie, tym się różni Agile właśnie, podejście zwinne od szybkiego. Zobaczcie, tam jest słowo zwinność, a nie szybkość. Dlaczego? Bo to nie chodzi o to, żebyśmy kodowali szybko, czyli nie wiem, 14 godzin na dobę. Zwinność polega na tym, że ja mam feedback od klienta i jestem w stanie bardzo szybko przeskakiwać, tak? Jestem w stanie zmieniać swoje podejście. Zwinny jest na przykład, nie wiem, zając, on tak skacze, on wcale nie biegnie szybko, ale on skacze w różnych kierunkach bardzo, bardzo sprawnie. I tacy właśnie musimy być, tak? I nie można się bać tego, że te mikroserwisy są za małe. Bo zobaczcie, ktoś mógł powiedzieć, ja na przykład pokazałem wam na początku ten program tego złego dewelopera tutaj i można by pomyśleć, że ten zły deweloper powie mi tak, że słuchaj, ale tu jest tak mało tego kodu tutaj,
że dzielenie tego na trzy mikroserwisy to jest idiotyzm. Przecież ja będę musiał mieć trzy Spring Booty, tam tak, one muszą wstać, tak, trzy kontenery na przykład Dockera, no zależy jak to jeszcze zrobimy oczywiście, tak, ale zasobów zużyjemy dużo więcej. Jaka jest odpowiedź na to? Bardzo prosta. To znaczy, jeżeli mamy mały system, to nie powinniśmy optymalizować tego systemu pod mały ruch, tak? Po prostu jak mamy mało użytkowników, co nam szkodzi zrobić trzy serwisy, tak? One wprawdzie zużywają trzy razy więcej zasobów, ale to cały czas jest, koszt jest mizerny, tak? Natomiast jak zrobimy trzy mikroserwisy, to tak jak pokazałem wam dalej, jesteśmy w stanie skalować na duży ruch, tak? Bo ja jestem tych serwisów WW, jestem w stanie wyprodukować no, nawet i 100, tak? Co mi szkodzi, tak? Będę miał większy problem z tym serwisem Policies, tak? Który rzeczywiście nadaje te numery, ale to też ewentualnie potem da się zrefaktorować. Natomiast nie można się martwić tym, że ja natworzę dużo mikroserwisów i tam jest mało logiki, tak? No bo rzeczywiście każda z tych logik, renderowanie PDF-a, e-maila, to może być mała rzecz, tak? I tego kodu będę miał dużo różnych projektów, ale mało kodu w każdym. Ale to nie jest problem tak naprawdę. Bo mam serwisy, które na przykład ten serwis, zauważcie, z wysyłaniem e-maili, mogę wykorzystać także do innych projektów, nie tylko do tego. Momentalnie mam serwis, który mogę wykorzystać w projekcie w ogóle niezależnym nawet, tak? Dobra, to wróćmy tutaj z powrotem. Dobra. Druga sprawa jest taka, że te serwisy, jak robimy, to one powinny korelować z modelem domenowym waszym. O co tak naprawdę chodzi tutaj? Chodzi tutaj o to, że jak rozmawiamy z biznesem, to nie powinniśmy używać innego języka do rozmowy z tym biznesem, niż właśnie język taki domenowy, w sensie ten język, język biznesu i nasz powinien być spójny. Jeżeli nazywamy coś na przykład polisą, to w naszym systemie ta polisa i ta polisa rozumiana przez biznes powinna być tym samym. Nie powinniśmy robić czegoś takiego, że w naszym systemie polisa to jest na przykład nie polisa, ale zupełnie coś innego, tak? I to wpływa też wtedy na to, jak mamy zbudowane te serwisy. U nas na przykład serwisy, jak mamy zbudowane w taki sposób, że jest wysyłka maili, budowa PDF-ów i takie serwisy frontowe, to biznes rozumie, co to jest. Bo on rozumie, co to jest zbudowanie PDF-a, tak? Natomiast na przykład złe podejście się do budowania serwisów, to jest w ogóle oddzielenie się od domeny i na przykład zbudowanie serwisu, który na przykład, nie wiem, nazwiemy to, nie wiem, Java Services. I tam są wszystkie serwisy, które są zakodowane w Javie, tak w środku, tak? W jednym takim blobie, powiedzmy, w jednym kontenerze. I inny to jest, nie wiem, JavaScript Services, tak? I tam są wszystkie, które są w JavaScriptie zrobione. To jest kompletnie złe podejście, tak? Powinniśmy to dzielić typowo domenowo. I wreszcie ostatnia nauczka to jest właśnie te feedback loops, czyli nasz system nerwowy, tak? Musimy robić je w taki sposób, te serwisy, żebyśmy byli potem w stanie je łatwo monitorować i wiedzieć, która część systemu nie działa. Jest to dużo prostsze, jeśli mamy to oddzielone na zupełnie osobne procesy. Jeśli mamy jeden proces i on nam się wyłącza, to tam może nie działać albo te PDF-y, albo maile, albo jeszcze coś innego, tak? Nie wiemy co. Tutaj jeśli nam się wysypuje serwis renderujący PDF-y, no to wiemy, że tylko to się zepsuło, tak? Mało tego, mniej się tego boimy, tak? Widzicie, ja się mniej tego boję, tak? Że akurat to nie działa, tak? Bo to jest asynchroniczne. Jednym słowem, architekt w takim typowo podejściu agile'owym to jest trochę inna rola. To jest taka rola, która... To jest gość, który ma trochę doświadczenia i jest w stanie wybrać takie podejście do tworzenia oprogramowania, które powoduje, że później te problemy będą dużo mniejsze, one nie będą groźne, tak? I mało tego, ja będę ten system swój znał, tak? Nie będę się bał go używać, tak? Niedopuszczalna jest taka sytuacja, że na przykład, tak, pada mi system na przykład Cepiku i oni nie wiedzą, tak? Tam była, nie wiem, czy słyszeliście, w ostatnich dniach tam była taka pyskówka na Twitterze między ludźmi z Niebezpiecznika i z COI, i generalnie niebezpiecznik dopytywał, ale co tam było zepsute? A ci co nie potrafią powiedzieć. Prawdopodobnie zestartowali system, zaczął działać, tak? Ale oni nie wiedzą, co jest źle, tak? Do tej pory. Jakiś audyt zrobią duży, ale no nie wiedzą tego. Dobra. Czyli podsumowując, Agile to jest kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, to są ludzie, tak? I ci ludzie powinni być zbudowani, tak jak powiedziałem, w takie zespoły ludzi, którzy posiadają różne kompetencje. To są narzędzia w szczególności. Dobre narzędzia to są takie, że na przykład mamy, nie wiem, ciągłą integrację. To są te narzędzia, które dają nam feedback. No, to są też procesy, tak? To znaczy procesy to są te rzeczy, które mamy co tydzień jakieś spotkania, mamy review, mamy demo. To są rzeczy, które znowu dają nam feedback z pracy z klientem. I wreszcie architektura. Architektura to jest rzecz, która jest zwykle traktowana po macoszemu, dlatego że
jej efekty nie są widoczne od razu. Ale ja twierdzę, że są bardzo ważne i dobrze zrobiona architektura powoduje, że mamy dużo mniejsze problemy z systemem. I też taki, to nie jest mój wykres tutaj, tu jest mniej więcej pokazana różnica między systemami, które były tworzone bez jakiejś przemyślanej architektury, a takie, które były tworzone z architekturą przemyślaną. Zobaczcie, jak nie mamy jakiejś architektury z góry przemyślanej, tylko tak kodujemy byle jak, to się okazuje, że na początku tutaj kodujemy bardzo szybko. No i rzeczywiście, bo nie mamy tego narzutu związanego z tą architekturą, za to potem spowalniamy. Nas, przygniatają nas problemy dnia codziennego, przygniatają nas bugi, które musimy rozwiązywać w związku z tym, co już mamy, tak? Ta funkcjonalność, która już istnieje, nas przygniata. Nie to, co nowego robimy, to co wstecz, to kiedyś zrobiliśmy, nas przygniata. Natomiast jeśli mamy architekturę dobrze zrobioną, to nie dość, że nie mamy problemów ze starymi rzeczami, to jeszcze nowe rzeczy, które kodujemy, okazuje się, że robimy je szybciej. Bo na przykład, jeśli ja mam usługę, która wysyła maile i potrzebuję wysłać jakiś drugi mail, to ja po prostu użyję tej usługi. A ona już jest jednocześnie, zobaczcie, już jest taka, że jest osobną usługą, czyli w razie czego coś się zrypie, ja mogę ją restartować. Ona już posiada wszystkie te cechy, które powodują, że ten system się nie będzie psuł. Okej. Okay. I na koniec ja tutaj wrzuciłem kilka linków. Wrzuciłem link do swojej prezentacji, o której mówiłem od strony o architekturze, ale bardziej od strony tej właśnie zwinności niż od strony architektury. I wrzuciłem takie dwie prezentacje Martina Fowlera, o których on mówi, czym jest właśnie architektura i czym jest zwinna architektura. Ja na tym się wzorowałem. Okej. Okay.